ale ja jestem ciągle żołnierzem. Więc właściwie coś mam, muszę ze sobą zrobić. Mało tego, jestem żołnierzem porucznika Ciąga. Mianowicie wtedy, kiedy składałem przysięgę, to składałem przysięgę na terytorium 9. Pułku w batalionie, to wtedy jeszcze nie było batalionu, w oddziale Ciąga. Więc muszę się do tego Ciąga dostać. Ale jak w mundurze angielskim mogę się tam dostać? Wobec tego siostra z pomocą chłopców tego stryja, z miejscową konspiracją, załatwili przerzut kolejowy mojej osoby w jakimś tendrze na teren, gdzie był już Królestwo Ciąga, to znaczy do Izbicy. Przed Izbicą, ponieważ ja w Izbicy pracowałem w klinkierni w czasie wojny, to już były dla mnie miejsce, tereny znajome. Do Ciąga mnie przeprowadzono, a to był już koniec czerwca, początek lipca. Zostałem wcielony do plutonu, którym dowodził mój kuzyn Stefan Bakuniak. I w tym plutonie doczekaliśmy momentu, czyli momentu wejścia Sowietów na teren Lubelszczyzny. Zapowiedziano jakąś defiladę w Zamościu. Oddziały akowskie miały się zebrać w Zamościu i do Zamościa dążyły do tego, żeby w tej defiladzie wziąć udział. Ale zanim doszliśmy do Zamościa, to w okolicy Starego Zamościa najechały nas czołgi ruskie, okrążyli cały batalion Ciąga i składają różnie. Żaden tam z tych dowódców nie bardzo mógł się dogadać z Rosjanami, ponieważ ja jednak pochodziłem ze wschodu i ten rosyjski jakoś tam znałem, to mnie wyciągnięto na tłumacza do tego. Absolutny zakaz nam, żeby ktokolwiek z bronią pozostawał. Należy złożyć broń. No i otoczyli nas czołgami, panie, pod tym starym zamościem. Kazali składać broń. Zresztą z innymi oddziałami to było to tak samo. I rozpuścili do domu. I tak się skończyła moja wojaczka. Oczywiście był jeszcze jeden przypadek nieszczęśliwy, ale to już poza wojaczką, ale z wojaczki wynikający. Przy czyszczeniu broni mojego kuzyna wypalił pistolet, panie, i trafił mnie udo w nogę. Na koniec wojny zostałem ranny, zawieziony do szpitala w Zamościu i 3 miesiące noga na wyciągu musiała być, żeby ją doprowadzić do porządku. Tak się skończyła moja partyzancka epopeja. No jak mnie tam siostra znalazła i ze szpitala wyprowadziła, no to żeśmy pojechali do Ursusa. W Ursusie mieliśmy taką bazę rodzinną, bo tam mieszkała babcia, mieszkali wujowie, liczni zresztą. Część z nich w czasie wojny została albo w obozach zginęli, albo na duża część ludzi poszła na gruźlicę. 4 osoby właściwie zmarło na skutek gruźlicy. Wojnę przetrzymali tylko na początku, w 1945 i 6 roku kilka osób z naszej rodziny umarło. No, a mama z ciotką starała się o gospodarstwo na terenie poznańskiego. W ramach repatriacji, wymiany, prawda, gospodarstw. Wobec tego usiłowaliśmy odzyskać jakieś gospodarstwo i udało się. Powiat Oborniki, dostaliśmy gospodarstwo 20-hektarowe, na którym osiadła moja mama. Ciotka Sabina,
która mieszkała razem z nami na tym Gorzewku na Wołyniu, także tam dostała gospodarstwo. No i wobec tego osiedliliśmy się w tym powiecie obornickim na gospodarstwach po niemieckich. Ale ja nie miałem zamiaru gospodarzyć. Bardzo mi zależało na to, żeby się uczyć i wobec tego skorzystałem z takiej oto w 1946 roku okazji. Mianowicie można było przed komisją specjalną zdawać maturę, nie wykazując się ukończeniem matury w szkole, tylko przed tą komisją. Ona oczywiście była lżejsza, bardziej uproszczona, z 5 przedmiotów się tylko zdawało, nie z wszystkiego. No i przed taką komisją w gimnazjum i liceum Marcinkiewicza w Poznaniu przystąpiłem do tego egzaminu i zdałem ten egzamin pomyślnie. Wobec tego on uprawniał do przyjęcia na studia ten egzamin. Wybrałem sobie, ponieważ byłem rolnikiem, wybrałem sobie studnia rolnicze. Na Sołaczu w Poznaniu jest uczelnia dotychczas, uczelnia rolnicza, która wtedy dokonywała naboru. Na pierwszym roku, w 1946 roku, przyjęto nas około 180 osób. No i tak zaczęła się moja kariera studencka. Studia skończyłem w pierwszej trójce z tych 180 osób. 3 osoby zdawało pierwsze, ja już byłem wśród nich. I zacząłem równolegle pracę w takim, taka była centralna stacja rolniarsko-konopna, która się zajmowała uprawą, przeróbką i wszystkimi procesami związanymi z tkactwem rolniarskim. Po zdaniu egzaminu zrobiłem pracę doktorską tam właśnie w tym instytucie, bo to przemianowane zostało na instytut, ten centralna stacja. Później zrobiłem habilitację, później zrobiłem profesurę. Zostałem przeniesiony do Warszawy na szefa takiego zakładu w Instytucie Przemysłu Organicznego, zakładu, który się zajmował stosowaniem środków chemicznych, środków ochrony roślin w rolnictwie. Poznań był dobrym miejscem dla przesiedleńców, bo po pierwsze było ich stosunkowo niedużo, po drugie konspiracji na terenie poznańskiego praktycznie nie było żadnej, a więc i ścigania konspiratorów jeszcze się nie nauczono. W związku z tym byliśmy, bo ja wszędzie, w każdym miejscu, jak się meldowałem, czy tam przyjmowano mnie i tak dalej, nie ukrywałem tego, że byłem w 27. Wojeńskiej Dywizji Piechoty i że byłem w Armii Krajowej. Więc oczywiście tam jakiś pewnie nadzór nad tymi akowcami był, ale na terenie poznańskiego nie było tego, co było na terenie Lubelszczyzny. Ścigano, przecież tam do korzenia wycinano akowców. Także te władze policyjne na terenie Poznania jeszcze chyba albo nie miały rozkazu, albo po prostu był to teren, który jakoś łagodnie się obchodził w stosunku do żołnierzy AK i udało mi się te studia skończyć bez specjalnego kłopotu. Później się przyniosłem do Warszawy, tutaj właśnie do tego Instytutu Przemysłu Organicznego. Tu zrobiłem habilitację, zostałem profesorem, najpierw nadzwyczajnym, a później zwyczajnym. Napisałem szereg artykułów zawodowych. Uczestniczyłem w różnych międzynarodowych seminariach, sympozjach, byłem organizatorem różnych sympozjów fachowych. No taka to była
już później działalność.